Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W ubiegłym roku ukazały się w moim wydaniu 3 audycje, czyli właściwie taki cykl poświęcony digitalizacji audio. W pierwszej części omówiłem, jaki sprzęt jest nam potrzebny i z jakich programów możemy skorzystać. W drugiej prezentowałem odszumiacze amatorskie, a w trzeciej prezentowałem odszumiacze profesjonalne. Jakiś czas temu przyszedł mi do głowy jeszcze pomysł, żeby nagrać 4 część tego cyklu, w której mógłbym się zająć montażem tych nagrań, czyli po prostu jakimiś takimi opcjami, które mogą sprawić, żeby to nagranie, które zgrywamy, było lepsze w odbiorze i żeby po prostu łatwiej i przyjemniej się go mogło słuchać. Podstawową funkcją, jaką się tutaj zajmę, będzie przede wszystkim fading, gdyż zdarza się tak, że zgrywamy jakąś swoją prywatną kasetę i tam tak naprawdę jest nagranie ciągłe. Czyli coś się dzieje, ktoś coś mówi, ktoś włącza zapis, wyłącza zapis, pauzuje nagrywanie, stopuje, są jakieś przerwy, są jakieś zakłócenia. Można by się było tego pozbyć, ale też nie tak, żeby dźwięk był przerwany, czyli czy takie coś, tylko po prostu jednak, żeby były do tego pewne fejdy. Kolejna rzecz, zgrywamy jakąś książkę, gdzie są poszczególne rozdziały tej książki i wtedy też można by podzielić na odpowiednie rozdziały takie nagranie, żeby każdy rozdział odpowiadał oddzielnemu plikowi. I wreszcie nagrywane z radia mixtape'y. Wiadomo, jak się nagrywało z radia, to najczęściej było tak, że urywała się końcówka poprzedniego utworu i urywał się początek kolejnego utworu. W związku z czym nie było żadnej przerwy i tutaj można by zrobić tak, żeby między jednym a drugim utworem porobić fadingi. Ja bym chciał właśnie pokazać pewne sposoby, żeby zrobić ten fading precyzyjnie, a także powstawiać przerwy i na przykład później poprzez te przerwy podzielić sobie utwory. No wiadomo, wszystko zależy od tego, co chcemy zrobić. Zależy od naszego celu, bo równie dobrze może być tak, że jest jakiś mixtape i on ma grać tak, jak był nagrany, ma tam nic nie być z tym robione, ewentualnie odszumione. Ale nie ma być żadnego montażu, żadnego fadingu, niczego. Ale czasami jest tak, że mamy jakąś kasetę, chcemy nie tylko podzielić nagranie ciągłe na poszczególne utwory, mówię ciągłe, ale mam na myśli w sensie nagrywane z radia jedno po drugim, dajmy na to, z urwanymi początkami i końcówkami, i żeby jeszcze były jakieś przerwy między ścieżkami, bo na przykład trzeba nam to nagrać na płytę audio, odtwarzać na stacjonarnym odtwarzaczu i przemieszczać się między tymi utworami. Ja tutaj nie będę w tej audycji prezentował jakichś kaset ani nagrań prywatnych, ani mixtape'ów, w sensie utworów muzycznych radiowych, gdyż utwory te nie są na licencji Creative Commons, ale skompilowałem dla Państwa taką składankę dwuminutową z kilku próbek, które prezentuję i tymi próbkami się generalnie pobawimy. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze nagrałem co innego, a mianowicie taki audiobook o nazwie Prymitywna Książka Audio. Czyli podłączyłem mikser do deka, do miksera podłączyłem mikrofon i powiedziałem parę słów, tak jak Państwu mówię teraz, następnie zgrałem to z kasety. Posłuchamy sobie tego i naszym zadaniem będzie podzielić to na rozdziały, ewentualnie wstawić półsekundowy fading na początku i na końcu plików, które tam powstaną po podziale. Ja tutaj pokażę, proszę Państwa, to wszystko na przykładzie programu Goldwave, ale to wcale nie znaczy, że innym programem nie można tego zrobić. I jeżeli komuś jest na przykład wygodnie skorzystać z Audacity czy z Reapera,
No to oczywiście jak najbardziej. Nawet montaż w Reaperze byłby lepszy, ale tutaj już tak naprawdę nie ma to aż tak wielkiego znaczenia w tym momencie. Bardziej chcę pokazać sam sposób tworzenia tych fadingów, po prostu co można zrobić, a już jakim programem to już tak naprawdę jest drugorzędna kwestia. Zaczniemy od tego prowizorycznego audiobooka, którego to nagrałem na taśmie. Najpierw posłuchamy bez żadnych zmian, a później będziemy słuchać po kolei i ewentualnie ten plik jakoś modyfikować. Plik się nazywa oryginał nagrany z kasety, a ja teraz wyciszam mikrofon i słuchamy oryginału. Prymitywna książka audio. Nagrania dokonano na potrzebę audycji poświęconej montażowi nagrań pochodzących z digitalizacji. Odcinek pierwszy. Co to jest, a właściwie czym była prymitywna książka audio? To pytanie być może mogłoby nurtować wielu współczesnych czytelników wychowanych w dobie cyfrowych mediów, jakimi są przede wszystkim internet, chmura, e-book czy audiobook w licznych formatach. Dzisiaj nie musimy chodzić do księgarni i stać w kolejce za najnowszym bestsellerem, ale możemy go mieć od ręki, a nawet bez wychodzenia z domu. I bynajmniej nie ma w tym dla nikogo niczego odkrywczego. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że wszelkie nośniki pamięci są bardzo tanie i jesteśmy w stanie przechować w torbie podręcznej wszelkie materiały, które zajmowały nam całe regały w domach. Mogą to być zgrane cyfrowo treści wcześniej wspomnianych książek, zdjęcia albo nagrania z kaset, płyt i wszelkiego rodzaju analogowych nośników pamięci. Ale czy tak było zawsze? Cofnijmy historię do naszej młodości lub dzieciństwa albo do czasów naszych rodziców. Odcinek drugi. Jak kiedyś nagrywano? Krótki rys historyczny. W ubiegłym stuleciu nośnikiem pamięci, tudzież źródłem utrwalania informacji pod montaż była taśma magnetyczna, klisza fotograficzna czy kartka papieru. Kartka miała określoną wielkość, taśma określoną długość, a klisza określoną ilość zdjęć. W dodatku wszystko to trzeba było sobie uprzednio kupić na sztuki. Dzisiaj można kupić za przysłowiowe kilka złotych kartę pamięci i już można robić setki zdjęć, które można oczywiście później edytować, usuwać, wybierać sobie. Kiedyś tak nie było. Kiedyś trzeba było kupić kliszę, która mogła zmieścić w amatorskich aparatach 24 lub 36 zdjęć i ani jednego więcej. W dodatku nie można było takiego zdjęcia ani usunąć, ani w żaden sposób zmodyfikować. Co więcej, klisze takie nie były wcale tanie. Ponieważ niniejsze nagranie nie jest o sprzęcie retro, ale powstało wyłącznie celem pokazania montażu jakichś prywatnych starych nagrań, nie będę się zagłębiał w żadne kwestie związane ze starym sprzętem. Dopowiem tylko, że montaż w tamtych czasach polegał na nagraniu czegoś, a następnie na wycinaniu odpowiednich fragmentów taśmy i jej sklejaniu. W studiach nagraniowych był wówczas przystosowany do tego profesjonalny sprzęt. Rozgłośnie radiowe nagrywały materiały na szpulach, a magnetofon taki umożliwiał precyzyjne wyznaczenie określonych odcinków taśmy, jakie chcieliśmy wyciąć, aby nagranie po montażu brzmiało dobrze. W chałupniczych warunkach czasem można było mieć taką możliwość,
że jeżeli na przykład dysponowało się dwoma magnetofonami albo magnetofonem dwukasetowym, później można było nagrać coś na jednej kasecie, a następnie przegrać na drugą i podczas przegrywania wybierać i układać względem siebie kopiowane właśnie nagrania. Odbywało się to jednak kosztem ich jakości, gdyż wszelkie kasety, czy taśmy i temu podobne trzeba było kopiować w czasie rzeczywistym i bez względu na to, czy były dwa połączone ze sobą magnetofony jednokasetowe, czy był to jeden magnetofon dwukasetowy, w jednym magnetofonie lub w jednej z kieszeni była odtwarzana kaseta, a na drugim się rejestrowała z dodatkiem szumu, który generował podczas odtwarzania magnetofon źródłowy oraz tego, który generował podczas nagrywania docelowy. Do tego jeszcze dochodził na nagraniu docelowym oczywiście dźwięk nagrywany na skutek naciśnięcia przycisku rekord, wyłączenia zapisu czy pauzowania i wznowienia procesu nagrywania. Dzisiaj nie trzeba już niczego takiego robić, aby nawet za pośrednictwem taniego sprzętu, jaki znajduje się w domowym zaciszu każdego, móc nagrać i zmontować dobrze brzmiące nagranie, ciekawy film z wakacji czy pokaz zdjęć. Takie rzeczy w dzisiejszych czasach umożliwiają nam nawet darmowe programy, które możemy sobie pobrać z internetu i zainstalować na domowym komputerze. Dźwięk, film czy zdjęcie możemy zarejestrować w dowolnym miejscu, chociażby na posiadanym przez nas smartfonie, a całą edycję i montaż można przeprowadzić za pomocą wspomnianych programów komputerowych. Oczywiście w różnych smartfonach są różne dyktafony, kamery i aparaty. I jeżeli chcielibyśmy czegoś więcej, czego nie umożliwi nam posiadany przez nas smartfon, w ofercie różnych renomowanych firm występuje mniej lub bardziej profesjonalny sprzęt audio czy wideo, ale wielu amatorom, którzy nie oczekują nie wiadomo czego od swoich nagrań, wspomniane metody w zupełności wystarczą. Wielu z tych rzeczy nie można było kiedyś w warunkach domowych tworzyć, a przede wszystkim jakikolwiek dobry sprzęt kosztował fortunę, nie wspominając już o montażowym. Dzisiaj wiele takich rzeczy można zrobić za pośrednictwem posiadanego przez nas komputera, telefonu, dodatkowo z pomocą darmowych programów lub niedrogiego dodatkowego sprzętu i niedrogiego oprogramowania. Koniec książki zatytułowanej Prymitywna książka audio. To był, proszę Państwa, oryginał. I teraz, jak Państwo słyszeli, do tego nagrania wkradło się trochę takich zakłóceń, które być nie powinny. Ale wiadomo, kiedyś nagrywało się, proszę Państwa, tak, a szczególnie jeżeli nagrywało się w warunkach chałupniczych jeszcze, to tak jak zresztą tutaj zrobiłem, w razie pomyłki należało w odpowiednim miejscu cofnąć taśmę i nagrać w to miejsce jeszcze raz. W związku z czym powstawały dodatkowe zakłócenia. Ja nie mówię tutaj o jakichś takich instytucjach, które zajmowały się profesjonalnie nagrywaniem książek do słuchania, a przede wszystkim w latach 80. było to Polskie Radio, a w 90. różne inne wydawnictwa, ale mówię o takim chałupniczym nagrywaniu książek w jakichś na przykład bibliotekach, które krążyły generalnie w zamkniętym obiegu. Czyli na przykład jak na samym początku, kiedy PZN rozpoczynał przygodę nagrywania książek do słuchania, nagrywało się to na magnetofonach szpulowych, nie było jako takiego studia i nagrywane to było w chałupniczych warunkach, tak jak ja teraz nagrałem na kasecie. I załóżmy, chcielibyśmy to poprawić.
Ja już odszumiłem to izotopem, także całego nagrania odszumionego nie będziemy słuchać od A do Z, ale wyszukamy fragmentów i pozbędziemy się tego, czego nie potrzeba. Wyeksportowane.mam. Tak, to ten plik. Tam był oryginał nagrania z kasety, teraz jest wyeksportowane. I już na samym początku jest coś, czego być nie powinno. Uwaga. Prymitywne. Jeszcze raz. Właśnie. To jest włączenie mikrofonu. Wcześniej było włączenie startu. I ja się chcę tego pozbyć, chcę to usunąć. Prymitywne. Tutaj dotąd może. Więc kwadratowy prawy, zaznaczam, delete, usuwam. Tam jest jeszcze między innymi trochę takich zakłóceń, kiedy nagrywałem jedno na drugim, ale to już sobie podarujemy. Natomiast są trzy fragmenty drastyczne. Przed tym, jak mówię, drugi odcinek jest wyłączenie magnetofonu, a w dodatku jeszcze zostało kawałek poprzedniego nagrania. I także, jak czytam w dwóch miejscach, słychać w tle fragment poprzedniego nagrania. Ja teraz poszukam tego. Pokażę Państwu. Ponieważ niniejsze nagranie nie jest o sprzęcie retro, ale powstało wyłącznie celem pokazania montażu jakichś prywatnych starych nagrań, nie będę się zagłębiał w żadne kwestie związane ze starym sprzętem. Dopowiem tylko, właśnie, tutaj jest źle, przed dopowiem tylko trzeba usunąć starym sprzętem. Powiem tylko starym sprzętem. Usuwam, przewijam trochę i puszczam. Tylko starym sprzętem. Dopowiem tylko. Okej, no, w miarę. Oraz tego, który generował podczas nagrywania docelowy. Okej. Teraz włączam od początku i musimy powstawiać sobie znaczniki między rozdziałami. Słuchamy od początku. Prymitywna książka audio. Nagrania dokonano na potrzebę audycji poświęconej montażowi nagrań pochodzących z digitalizacji. Tutaj Ctrl-Q, zakładka. Odcinek pierwszy. Ale najbliższa z obowiązkowych nośników. Odcinek. OK, jest zakładka. I teraz może jeszcze wstawię zakładkę na końcu, żeby końcówka była w oddzielnym pliku. Książki za. Wstawiam zakładkę. A następnie dzielę plik według zakładek. Split file i naciskam dwa razy Enter, bo tam mam poustawiane opcje tak jak chcę. Teraz ja sobie te pliki otworzę. Utworzyły się w tym samym folderze o nazwie Track 1, Track 2, Track 3, Track 4. Trans 001, trans, gold mamy, trans 004.mam. I teraz uwaga, może zacznę od czwartej. Koniec książki zatytułowanej Prymitywna książka audio. I teraz zatrzymałem, co tam zostało. Zostało wyłączenie mikrofonu i nagrywania, należy to skasować. Teraz nagranie w następującej postaci. Koniec książki zatytułowanej Prymitywna książka audio. Trans003.mam. Teraz początek drugiego odcinka, dlatego że pierwsza ścieżka to jest początek, druga to jest pierwszy odcinek, trzecia to jest drugi, a czwarty koniec.
Odcinek drugi. A tu jest dobrze, ale poprogramowania. Na końcu jest trzask. Kasujemy ten trzask. Cofam się do drugiego pliku, czyli do pierwszej części. Control Tab. Odcinek pierwszy. Tu jest dobrze. A końcówka jak jest? Czasów naszych rodziców. Tutaj wstawiam, zaznaczam lewym markerem. Słucham zaznaczenia. Tak, tego nie chcę, więc kasuję. I jeszcze upewnię się, czy poprawnie wygląda plik pierwszy. Prymitywna książka audio. Poprawnie. Nagrania dokonano na potrzebę audycji poświęconej montażowi nagrań pochodzących z digitalizacji. I teraz ja sobie zapiszę to. Confirm dialog trans002. Alt F4, tabulator. No, przycisk Alt plus. Shiftem przerwałem, bo to nie to. Cancel, też nie to. No to Alt, przycisk Alt, jest to Alt, przycisk Alt. I teraz zapisałem. Teraz znajdę się w tym folderze, w którym to mam, dlatego że utworzył mi te pliki w folderze, w którym mam ten cały oryginał, więc żeby było dobrze, to założę tam folder w tym jeszcze i przeniosę te pliki podzielone, przygotowane. Digitalizacja, widok element, nowy folder, nowy folder, pole edycji, zaznaczone, nowy folder, w nazwie prymitywna książka audio wpisuję. P, zaznaczenie, R, I, E, I, T, I, W, E, A, A, K, I, O, E, K, A, A, I, O. Digitalizacja, orydy, prymit, o, połączone, trans, 001. Tutaj znalazłem, wciskam shift w dół, cztery pliki zaznaczyć. Trans, 001, trans, 002, trans, 003, trans, 004. Wyciąć, Ctrl X, P, wcisnąć, Ctrl V, widok elementów lista, F5 odświeżyć, trans 001, krospacja, I, N, T, E, O, 01, intro, intro wpiszę, trans 002, krospacja, O, B, C, E, E, kaspat, 1, 02, odcinek 1, trans 003, krospacja, O, B, C, E, E, K, spacja, 2, 0, 3, od, trans, 0, 4, krospacja, O, U, T, E, O, 0, 4, outro. Pierwszy plik to jest intro, drugi odcinek 1, odcinek pierwszy, trzeci plik odcinek drugi, a czwarty outro. I teraz jeszcze trzeba zrobić coś innego. Mianowicie otworzyć pliki intro i outro i dobrze by było, żeby na początku ich dać krótkie fejdy. Takie nawet pół sekundy właściwie. Teraz proszę Państwa już otworzyłem dwa pliki w programie Goldwave, a mianowicie intro i outro. Jeśli chodzi o intro, wstawiamy fejdę na początku. Jeśli chodzi o outro, wstawiamy fejdę na końcu. Tylko muszę jeszcze Alt-Tab przejść, żeby znaleźć się w Goldwave'ie. OK, już jestem w Goldwave'ie. I teraz Ctrl-A, żeby zaznaczyć wszystko. Prymitywna książka audio. Nagrania. No i tak jest ten wstęp w porządku. Teraz jak wyznaczyć dokładnie pół sekundy? Należy poprzez skrót Shift-E dostać się do opcji związanych ze znacznikami. Set marker, time asset position, przycisk opcji oznaczone. To nie tabulator, bo będą interesowały nas najbardziej dwa ważne pola, czyli znacznik początkowy oraz znacznik końcowy. Automatycznie, jeżeli zaznaczymy wszystko, to znacznik początkowy będzie na samym początku pliku, a znacznik końcowy będzie na samym końcu pliku. I dzięki temu będziemy mogli się dokładnie dowiedzieć, ile plik trwa. Jeżeli na przykład nie ruszymy znacznika końcowego, a przesuniemy, zmienimy pole, wpiszemy inną wartość w znaczniku początkowym, to wtedy plik zostanie zaznaczony od tego miejsca, od tej sekundy, którą mu podaliśmy. I tak samo działa to w drugą stronę.
Jakie tu mamy opcje? Naciskam tabulator. Start. Pole edycji zaznaczone 0000000.000. Przeczytał to w ten sposób, ale przyjrzyjmy się, jak to wygląda dokładnie. Control Home i po kolei strzałków w prawo. 0000.000. Tu są wartości oddzielone dwukropkami. Pierwsze dwa zera to jest ilość godzin. Dwucyfrowe są te liczby. Czyli tutaj mamy 00 godzin, dwukropek, 00 minut i dwukropek, 00 sekund, kropka i 5 zer. Dlaczego 5? On tutaj podaje to najprawdopodobniej, jeżeli dobrze mówię, oczywiście w mikrosekundach, bo jedna sekunda to jest 1000 milisekund bądź 100 tysięcy mikrosekund, a 100 tysięcy to jest 1,5 zer, a tutaj jest 5 miejsc, czyli żeby nie było jednej sekundy, to wcześniej mamy 99 999 i tak wygląda znacznik początkowy. A jak wygląda znacznik końcowy? Pole edycji zaznaczone 00015022667. Dokładniej. 00 godzin, dwukropek, 00 minut, dwukropek, 15 sekund, kropka, 22667 mikrosekund. I teraz tak. W mikrosekundach, żeby zrobić pół sekundy, należy wpisać 50 tysięcy mikrosekund, czyli musimy znacznik początkowy zostawić, bo zaznaczamy od początku, a znacznik końcowy musimy ustawić na wartość, którą przed chwilą powiedziałem. Czyli mamy tutaj od początku 0 godzin, zostaje 0 minut też, zmieniamy na 0 sekund, wpisujemy 2 zera, tutaj kropka już jest, dobrze, kropka, usuwamy to i wpisujemy 50 tysięcy, czyli 5 i 4 zera. I teraz mamy plik, jeżeli naciśniemy Enter, zaznaczony mamy plik rozpoczęty od początku, a skończony na tej wartości, którą zadeklarowaliśmy, czyli pół sekundy. Ponieważ tam jest sam szum, ja teraz zgłośnię mikser, żeby pokazać, jak to brzmi. No i początek jest, proszę Państwa, niefajny. Warto zrobić tu fejdę. Więc teraz File rozwijane file. Alt, Nitro, Effect, rozwijane Alt, Sensor, Opt, Dynam, Echo, Comp, Filter, Flang, Inter, Inve, Mechani, Offset, Pluki, Rever, Emer, Stereo, Time, Void, Volume, rozwijane Autogain, Hange, Volume, Fade, In, I. Fade, In. I dwa razy Enter, bo tam wcześniej są deklarowane wartości, ale tu jest wszystko dobrze ustawione. Fade, In, Present, Group, Gold, Mame, 0, 1, Intro. Teraz słuchamy, jak to brzmi. W ten sposób. A teraz jakbym zaznaczył. Prymitywna książka i tak dalej. Teraz ustawmy sobie, proszę Państwa, taki sam efekt, tylko że odwrotnie, na końcu ostatniego pliku, czyli tak jak zapowiadam, że jest koniec książki. Należy tutaj wykonać odwrotną operację, a mianowicie przesunąć kursor początkowy o tyle do końca, żeby na końcu została tylko taka wartość, o jaką ma się wyciszyć, czyli w naszym przypadku pół sekundy. Żeby to zrobić, należy przede wszystkim sprawdzić, jakiej długości jest plik, czyli Shift E. Set marker, time pass, set post, to nie start, finish. Finish patrzymy. 0 godzin.
0 minut, 0,04, 4 sekundy, kropka, i tu będą teraz mikrosekundy, 5, 3, 0, 0, 0. Żeby to teraz odpowiednio wstawić, to najłatwiej tę wartość przekopiować 0. do pola wartości początkowej, Ctrl Home, Shift i zaznaczać strzałką w prawo. 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 5, 3, 0, 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 naznaczone. Kopiować Ctrl-C, pusta, mero, Shift-Tab, pole edycji naznaczone, mero, mero, Start, mero, Ctrl-End, wszystkie mero. Zera skasować na wszelki wypadek. Pusta. I Ctrl-V. Mero, mero. I tutaj. Mero, dwukropek. Mero, mero, dwukropek, mero, cztery. Kropka. I zmienić tylko mikrosekundy, czyli mamy 53, potrzebne nam 50, czyli zostawiamy tylko 3, czyli kasujemy de facto piątkę, która tu jest, zmieniamy ją na 0. 4,5, 3, 5, 0. 5 skasowałem, wpisałem 0. Teraz wygląda mero, to 0 godzin, 0 minut, dwukro, mero, 4 sekundy. Kropka, mero, 3, mero, mero, mero. Tak. Finish. Pole edycji naznaczone, mero, 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 453 000. A tutaj? Start. Pole edycji naznaczone, mero, 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 403, kropka, mero, mero, mero. Pusta, mero, tak czyta, mero, pusta. Bo to jest 0,3 000 jakby. Mero, 3, mero, kropka. Tak, od tyłu przeczytałem. OK. I słuchamy, jak to brzmi. Urywa się nagle. Więc teraz słuchamy. I teraz możemy sobie posłuchać i w momencie, kiedy będzie ten szum na końcu, to ja zgłośnię mikser. Teraz posłuchamy normalnie i zgłośnie mikser w momencie, jak będzie ten szum, który nas interesuje. Koniec książki zatytułowanej Prymitywna książka audio. 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 Czyli słyszymy, że nam się wyciszyło. Co można zrobić z tym teraz dalej? Teraz, w zależności od przeznaczenia takiego materiału, możemy to na przykład nagrać na płytę audio i ustawić w nagrywarce bez przerw między ścieżkami. Jeżeli ustawimy bez przerw między ścieżkami, to nie będziemy musieli robić tych fade'ów na pozostałych plikach. Jeżeli jednak chcemy to mieć w MP3 i żeby każdy plik miał jakby swój początek i koniec, to wtedy trzeba by porobić fejdy na początkach i końcówkach pozostałych plików, ale my tego robić nie będziemy. Gdyby ktoś potrzebował, to ja tutaj pokazałem na tych dwóch przykładach sposób. A teraz zajmiemy się innym nagraniem. Teraz będzie to, o czym mówiłem wcześniej, na początku audycji, co zrobić, jeżeli mamy jakieś mixtape'y i tam jest nagrane tak, że na przykład są jakieś niepożądane zakłócenia między końcówką poprzedniego utworu a początkiem kolejnego, albo nie ma w ogóle przerw między utworami, a chcemy, żeby były. I postanowiłem skompilować z próbek dwuminutowy taki mix, który sobie rozdzielił na pojedyncze nagrania. Najpierw go posłuchajmy. We'll be right back.
Tak, właśnie się kończy. Załóżmy, że właśnie skończyła się kaseta. Co tutaj było? Między pierwszym a drugim utworem w ogóle nie było przerwy. Między drugim a trzecim przerwa była, ale koniec drugiego jest nie do przyjęcia i początek trzeciego jest też nie do przyjęcia, gdyż koniec drugiego zniekształca, a przed początkiem trzeciego są jakieś zakłócenia. Ja tam po prostu zrobiłem takie przyspieszenie jakby i ciszę wstawiłem tak, żeby w ogóle to było do kasacji. Bo dajmy na to, mamy jakieś nagranie, które zaczyna się od przesteru i musimy coś usunąć, bo chcę Państwu pokazać, co można by z tym zrobić, żeby to doprecyzować i żeby było dobrze. Przede wszystkim tutaj przyda się Państwu kalkulator oraz edytor tekstu. Można sobie w komputerze otworzyć. Ja sobie otworzę edytor tekstu w Braille Sensie, żeby mieć na linijce, żeby się móc skupić na meritum sprawy, ale oczywiście można skorzystać z edytora tekstu i z kalkulatora komputerowego. Więc tak, na początek ja sobie ustawię przesuwanie co 5 sekund i zlokalizuję koniec pierwszego utworu. No tu jest jako jedna minuta, ale ja tu mam jakby o 5 sekund, tu jest tak ustawione w tym Goldwave'ie, w tej mojej wersji. I to nie jest wina moich ustawień, bo instalowałem go na kilku komputerach i było tak samo, ale to nic. Zatrzymałem i teraz kursor początkowy i słucham od kursora i on musi się zacząć idealnie w miejscu, gdzie zaczyna się druga piosenka. No teraz na pewno się zacznie trochę wcześniej, więc trzeba będzie pauzować i przesuwać kursor. Pauza. Tu wstawię kursor. Jeszcze trochę. Tutaj. Teraz musimy sprawdzić, gdzie jest marker postawiony, czyli w którym to jest miejscu w nagraniu. Set marker, time asset, start, finish, start, pole, zero. Tę pozycję sobie 0.0.0.1.8 kropka zapisać. Zero. Czyli 0 godzin, 0 minut. 18 sekund. Kropka. 7.4.9.7.1 pusta. 7.4.9.7.1. I zrobimy sobie tutaj tak, że ustawimy sobie fading 4-sekundowy. Teraz ja tak mówię, tutaj przykładowo ustawimy 4-sekundowy, gdyż na początki utworów powstawiamy fadingi 2-sekundowe, a na końcówki utworów powstawiamy fadingi 4-sekundowe. Aczkolwiek tutaj od razu Państwa uczulam, że to zależy jednak od konkretnej sytuacji, od konkretnego typu muzyki, od konkretnego nagrania, bo czasami fading 4-sekundowy może okazać się za długi, a fading 2-sekundowy za krótki. Ja tylko pokazuję, jak można to przykładowo zmontować. Więc mamy tutaj 00.00.18 i musimy tutaj w tym miejscu nic nie robić, tylko wstawić sobie, proszę Państwa, ciszę, czyli insert silence. Dwa razy enter. Ja sobie tu ustawiłem na 4-sekundową ciszę, ale trzeba zobaczyć, gdzie mamy teraz kursor początkowy. Czy w tym samym miejscu? 0.0.0.0.1.8.7.4.9.7.1. W tym samym. I teraz zmienimy sobie z 18 sekund na sekund 14. 7.9.4.7. Kropka. 8. Zmieniamy 8 na 4. I teraz start mamy już zmieniony na 14.
a w znaczniku końcowym musimy wpisać tę wartość, którą zapisaliśmy sobie w notatniku, czyli finish pole 00.00.22.22.22, czyli 1 8 7 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
na koniec utworu. I teraz słuchamy przed fadingiem. Fade out, słuchamy. Ok. I mamy teraz tak, że zamknęliśmy już ten utwór, a także dograliśmy 4-sekundową przerwę między jednym utworem a drugim. Zaznaczamy wszystko. Tutaj pauza, bo to jest ta przerwa. Zaznaczam precyzyjnie. Jeszcze nie jest precyzyjnie. Teraz jest precyzyjnie. Dobrze. I teraz sprawdzamy, gdzie jest ten początek. Set marker start. Pole rdzemień. 0, 0, 2, 2, 7, 1, 9, 8, 9, pusta. Kopiujemy tę wartość do pola końcowego. 0, 0, 2, 0, 0, 2, 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 2
I teraz zarówno pozycja początkowa, jak i końcowa jest w tym samym miejscu. Musimy pozycję końcową przesunąć nie 22 sekundy, tylko 24 sekundy, bo musi się rozpoczynać pierwsze 2 sekundy. I teraz fading. Jak to będzie? Dobrze. Ale w ogóle ja zapomniałem na samym początku nagrania dać fadingu narastającego. Zaraz to naprawię. Wygląda to tak. Więc Shift E, tu będzie prosto, bo tutaj po prostu musimy końcowy kursor wpisać zera. I pozmieniać na zera. Czyli żeby były 2 sekundy na początku zaznaczone. Ok. Teraz przechodzimy do następnej piosenki, de facto do ostatniej. I tu jest większy problem, dlatego że tutaj musimy usunąć końcówkę tej i początek następnej, bo są źle nagrane. Od tego miejsca usuniemy. Słuchamy dalej tę przerwę, też musimy usunąć, która tu jest. I to usuniemy. I teraz
Sprawdźmy sobie jeszcze, gdzie jest kursor początkowy, bo kursor początkowy pokaże nam wyznaczony przez nas koniec tamtego nagrania, a kursor końcowy pokaże nam następne. Te wartości nam się później przydadzą. Ja sobie to zapiszę. I końcowy. Teraz delete, żeby usunąć niepożądany fragment. Zaznaczam wszystko i wpisuję w kursorze początkowym wartości, które wpisałem przed chwilą. 00. Nie zmieniam. Tam było 56 4 6 4 6 9 7 7. Tutaj. Teraz wstawię przerwę. Insert silence. Włączę start i chwilę przewinę. Czyli nie mamy już tych zakłóceń, które mieliśmy wcześniej na oryginale, że się tak wyrażę. I możemy teraz postąpić tak samo, jak postąpiliśmy w poprzednim nagraniu, czyli Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystko. Przenosimy się do tej wartości, którą mieliśmy, a to było 00:00:56 sekund.46977. I teraz mamy zrobić 4-sekundową fejdę końcową, więc musimy nie 56 sekund, tylko 52 sekundy. I zmieniamy 52 4 6 9 7 7 9 7 7. Ale finish musimy wpisać taki, jaki był na początku, ten startowy, czyli mogłem to skopiować wcześniej, ale to już tutaj mam zapisane, to wpiszę ręcznie. Tak, i co mamy teraz zaznaczone? Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz wyciszenie. Teraz, ponieważ tamto nagranie usunęliśmy, które miało tę przerwę i na początek, którego wtedy wskazywał końcowy znacznik, jaki sobie zaznaczyliśmy, to się zmieniło przez to, że wstawiliśmy swoją przerwę 4-sekundową, więc żeby było łatwiej, znajdziemy ten początek ręcznie. Już teraz jest. I kursor jest gdzie? Set marker start. 00:01:00.4 4 9 7 1. I to jest 0 godzin, 1 minuta, 0 sekund i 44971 mikrosekund. Więc w takim razie musimy teraz
kursor startowy zostawić tak i zawartość jego skopiować do końcowego i ustawić sobie dwusekundowe intro. Musimy tutaj przesunąć kursor o 2 sekundy. Zero zmieniamy na 2. Dobrze. Dobrze. Ok. I została nam ostatnia fejda na samym końcu nagrania. Znowu sprawdzamy status całości. Set marker, start, finish. Czyli finish. 0.02.06.46501 pusta. Control home. Kopiujemy to do pozycji startowej. 0.02.06.46501 start. Kasujemy zawartość całą ze startu. 0.02.06. I tu jest 6 sekund, to zmieniamy na sekundy 2. Kropka. 6, 2, gold, ma. Żeby ostatnie 4 sekundy nagrania zostały, mikrosekund nie ruszamy. Zaznaczamy wszystko i słuchamy całości. Tak to, proszę Państwa, wygląda. A można jeszcze zrobić coś ciekawszego. Jako, że to jest ostatnia piosenka, jako zupełnie ostatnia, można dać tutaj fejdę dłuższą. Przeważnie jak piosenka się w ogóle kończy, to fejda może trwać około 20 sekund. I wtedy ona się tak skończy. Tak słychać, że to jest rzeczywiście koniec ostatniego utworu. Tylko tu jest o tyle problem, że tu są 2 minuty i 6 sekund, więc teraz tak, 1 minuta ma 60 sekund, więc musimy z tej drugiej minuty zabrać sekund
14, bo tu już mamy 6 w zapasie, czyli 60 odjąć 14 to jest 46, czyli 46. Sprawdzę tylko, czy to jest dobrze. I teraz można zrobić fading. I posłuchamy z wyłączonym mikrofonem, z tym, że tylko tego ostatniego utworu już. Na co trzeba uważać, jeśli chodzi o te fejdy? Na pewno trzeba uważać na to, że jeżeli jest w treści nagrania coś ważnego, czyli na przykład liczy się coś, co jest nagrane, nie wiem, sekundę przed momentem, gdzie można zrobić dopiero fejdę, to na treści fejdy lepiej nie robić. Tylko dopiero w tym momencie, kiedy naprawdę można. Więc tak naprawdę tutaj ja nie mogę, tak jak powiedziałem wcześniej, że nie mówię konkretnie, żeby robić to konkretnie programem ColdWave, tylko moim celem jest pokazanie, co w ogóle można zdigitalizowanym takim nagraniem zrobić, a ColdWave jest tylko przykładem. Tak samo długość tych fejdów jest przykładem, gdyż tutaj uznałem, że do nagrania takiego mówionego dobre było pół sekundy, ale tutaj na przykład do wprowadzeń uznałem, żeby było dobre 2 sekundy, a do końcówek 4 sekundy. Ale to wcale nie znaczy, że to ma tak być i koniec. Tak samo jak ktoś by mnie mógł zapytać, a jakich programów czy wtyczek użyć do poprawy jakości nagrań zdigitalizowanej kasety. Też nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nagrania są bardzo, bardzo różne i tak naprawdę wszystko zależy od tego, co to za nagranie, jakie jest jego źródło, jaki jest jego poziom szumu, jak jest nagrane i czego brakuje. Czasem zrobimy coś jednym programem lepiej, innym gorzej, tudzież jedną wtyczką lepiej, inną też gorzej. Na pewno dla ludzi, którym digitalizacja jest potrzebna, ważne będzie zapoznanie się z audycją Tomka Bileckiego, w której dokładnie omówił, co ma iZotope, gdyż ten pakiet ma bardzo dużo ciekawych modułów i one mogą bardzo pomóc. No i też należy zapoznać się z opcjami programów, których chcemy używać. No i wtedy według własnego uznania eksperymentować. Można jeszcze zrobić coś takiego, tylko nie wszędzie to się da, ale tutaj akurat się da, dlatego że są wyraźne przerwy. Nagraliśmy to i chcemy zrobić podział na utwory tego, bo chcemy nagrać na płycie audio i żeby był podział na utwory.
Możemy spróbować zrobić to za jednym zamachem. Nie wiem, czy mi się to uda, ale mogę spróbować. Zrobimy autocue po przerwach. Teraz zrobiłem autocue i teraz mogę zrobić split file. Otworzył trzy pliki i zobaczymy pierwszy. Tak się zaczyna, a gdzie się kończy? Dobrze. Dobrze się kończy. Nie ruszamy. Zobaczymy drugi plik. Tylko najpierw zostawił przerwę. Też dobrze zrobił, tylko najpierw zostawił przerwę, ale przerwy możemy się pozbyć. I teraz start. Jest bez przerwy. I teraz zrobimy sobie trzeci plik. Tam jest, bo czytał połączone, bo nie zamknąłem tamtego pliku. Play. Też jest przerwa wcześniej, więc autotrim. No, i teraz jest, nie dość, że mamy ładnie zrobione początki i końcówki, to jeszcze mamy podział na utwory i następnie można by to nagrać na płytę CD audio, a jeżeli nie, jeżeli ktoś chce w jednym pliku, tak jak było, to po prostu zostawić bez podziału. Tutaj ten podział wyszedł dobrze, ale nie zawsze ten podział może wyjść dobrze. Tutaj były wyraźne przerwy i utwory były jednolite. Natomiast gdybyśmy się spotkali z utworami, które miałyby bardziej ciche partie, tudzież głośniejsze, to już na takiej automatycznej opcji nie zawsze można polegać. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.